Moi drodzy, lekcja ósma. Rozgrzebaliśmy trochę ostatnio naszego bluesa i nasz akord barowy, więc może mamy wypoczęte palce, zanim go trochę domęczymy, je trochę w tym naszym bluesie, to spróbujmy zagrać pierwszy akord barowy, czyli akord, ja to mówię, z poprzeczką, często używa się takiego sformułowania, z naszymi kleszczami. Przypominam o tym siedzeniu, żeby było jak ciągnięcie liny. Czyli tak, układamy palec pierwszy na pierwszym polu, tak żeby docisnął on wszystkie struny. A następnie układamy tak palce pozostałe, jakby to był, moi drodzy, akord E-dur, tylko oczywiście na innych polach. Czyli od samego początku, żeby nie zamieszać, na pierwszym polu widzimy. Następnie na drugim polu, na strunie czwartej od góry, palec drugi. Myślę, że teraz widać. Tu cały czas poprzeczkę. Na razie nie dociskam, bo to jest bardzo ważne. Później wam przy ćwiczeniu powiem, o co chodzi. Następnie na polu trzecim, na strunie drugiej od góry, palec trzeci i na strunie trzeciej od góry, palec czwarty. W tym momencie staram się jak najmocniej docisnąć wszystkie palce do podstrunnicy i gram pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Uwaga, spróbujcie teraz wy. Jeszcze raz przypominam o ułożeniu. Pierwszy palec poprzeczka na polu pierwszym. Drugi palec na polu drugim, struna czwarta od góry. I trzeci palec na polu trzecim, struna druga od góry. A czwarty na polu trzecim, struna trzecia od góry. Uwaga, jesteście gotowi? No to razem. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Rozluźniamy rękę. Cały czas bardzo ważne, żeby ten kciuk kontrolował cały czas nasze dociśnięcie. Uwaga, jeszcze raz. Dociskamy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Dobra. Na dziś, czyli na lekcję ósmą, wystarczy. W ten sposób będziecie sobie w domu co pewien czas chwytać akord F-dur i liczyć, tak jak zawsze, tradycyjnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta. A my wracamy do naszego bluesa. Czyli dotkąd już umiemy. Ja zagram. Raz i dwa i trzy i cztery i drugi raz. Trzeci raz. Czwarty raz. Pamiętajcie. I od razu teraz raz C-dur. Palec zsunięty, mała poprzeczka, zsunięty i C. I w tym momencie zamiast znowu zagrać C, znowu na raz zaczynamy grać G. I gramy w ten sposób dwa razy. Czyli teraz, moi drodzy, omijemy te cztery razy G, czyli tak, jakbyśmy już byli w C-durze. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i G. I dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i w tym momencie będziemy grali
po raz, czyli raz i dwa i trzy i cztery i D-dur, raz i dwa i trzy i cztery i C-dur, raz i dwa i trzy i cztery i G-dur, raz i dwa i trzy i cztery i D-dur, dwa i trzy i cztery i od początku wszystko nam leci. Czyli uwaga, od C-duru, który gramy, wiemy, z pierwszej części, z siódmej lekcji, że gramy go dwa razy. Dzisiaj wiemy, że zaraz po C-durze jest G-dur, też grany dwa razy, a potem po G-durze mamy D, raz, C, raz, czyli całe to nasze kółeczko, G, raz, D, raz i wracamy na od początku, czyli G-dur. Może to jest trochę teraz szalone i zakręcone, ale ja wam to będę grał i sami zobaczycie, że grając później razem ze mną, bez problemu będziecie wiedzieć, o co chodzi. W razie czego ja bym proponował wam później, żeby całą tą formułkę sobie zapisać. I w razie draki będziecie podpatrywać w kartce, co było 4 razy, co ma być 2, a co po jednym razie. No to jeszcze raz od tego C-duru, moi drodzy. C-dur, pamiętamy, dwa razy. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i trzy i cztery i G-dur dwa razy. I teraz będzie wszystko po raz. I D-dur raz, raz i dwa i trzy i cztery i C-dur raz i dwa i trzy i cztery i G-dur raz, raz i dwa i trzy i cztery i D-dur raz, trzy i cztery i od początku. Dobrnęliśmy do końca. Moi drodzy, to zagram wam cały schemat, a wy próbujcie razem ze mną. Może się uda, w którym momencie odpadniecie, nie martwcie się. Zawsze możecie znowu zacząć ze mną, cofnąć kawałeczek i myślę, że do finału bez problemu dojdziemy. Czyli gram od samego początku, G-dur 4 razy. Raz i trzy i cztery. Drugi raz. Trzeci raz. Czwarty. I teraz C-dur. Dwa razy. Drugi raz. I G-dur dwa razy. Zakończenie D-dur i od początku G-dur, cztery razy, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, C-durek. C-durek dwa razy, G-dur dwa razy, i po razie D, C, G. Idę durek. I tak można do nieskończoności. Moi drodzy, jeśli już dojdziecie do wprawy w tym
bluesie, to można z niego zrobić rock and rolla i będzie mniej więcej to wyglądało tak. Też dzisiaj ćwiczymy i właśnie na zakończenie, bo wiem, że w tym rock and roll jest dużo, dużo, dużo pracy i najpierw ćwiczcie go bardzo, bardzo, w tym bluesie bardzo, bardzo wolno, a potem można sobie popuścić wodze fantazji, gdy już będziemy mieli mocno obsadzony każdy akord i wszystko nam będzie wybrzmiewało. Natomiast pamiętajcie cały czas, żeby ćwiczyć również nasz F-dur. I dla przypomnienia na zakończenie lekcji F-dur i liczymy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Dziękuję. Lekcja ósma. Macie dużo, dużo do wyćwiczenia. Także na dziś to wszystko. A na lekcji dziewiątej poznamy trochę mieszania z akordami barowymi. No i myślę, że jeszcze troszkę razem przegramy naszego bluesa. No i pomału, pomału zbliżamy się do lekcji dziesiątej, czyli do ostatniej w pierwszej części naszych warsztatów gitarowych. Wydaje mi się, że osoby, które ćwiczą razem ze mną, naprawdę zrobiły kawał roboty i później w lekcji dziesiątej wam tylko powiem, jak można działać dalej, żeby samemu się bardzo fajnie rozwijać. No ale szykuję się na drugą część, bo naprawdę mamy dużo roboty i gamy, i pasaże, i wiele, wiele, wiele innych. No ale na razie materiał przewidziałem do lekcji dziesiątej. Także ćwiczcie, ćwiczcie moi kochani. Wierzę w was naprawdę, że ta gitara będzie dla was wielką frajdą, no i miłą zabawą. Dzięki.